Panie, nawłócz to dla pszczół. No można i tak, no. Kto Boga temu zabroni. Natomiast jest to po prostu kapitalny miód. A żal nie spróbować go pozyskać. Tak myślę sobie, że ta niechęć do tej nawłoci może wynikać z faktu, że jest to taki dosyć nieoczywisty pożytek, powiedziałbym nawet taki trochę trudny, przynajmniej dla mnie. Ciągle się go uczę. Z tej rodziny pobrałem jakoś, ja wiem, pewnie z 14 kg miodu nawłociowego, dlatego że się ciągle pozyskiwania tej nawłoci uczę, to jest tylko 14 kg. Ta rodzina częściowo była prowadzona bez kraty, z kratą, bez kraty, a dużo by gadać. Natomiast to spowodowało, że bardzo, bardzo dużo tej nawłoci w ulu po prostu w rodzinie zostało. Dla mnie to jest ciąg dalszy szlifowania formy nawłociowej. Natomiast nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo naprawdę miodu tu zostało grubo. Naprawdę dzielne pszczoły, dzielne pszczoły. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Liczmy, że tu jest 10 kg. To jest trzeci korpus. Ale w drugim też jest sporo miodu. Chociaż może ten rok dla mnie nawłociowy jako super nie jest, ta rodzina pokazuje mi, że zdrowe pszczoły, wyleczone pszczoły w przyzwoitej sile, nawet jak z nawłocią tudzież z pożytkiem jest słabo, to naprawdę taka rodzina zawsze, zawsze coś przyniesie. Tego miodu szacuję zostało tutaj jakieś, ja wiem, może nawet z 20 kg. Rozciągniętego co prawda po ramkach, ale to jest wina moich eksperymentów, wina mojego niedoświadczenia jeszcze nawłociowego. Trudny pożytek, nieoczywisty pożytek, natomiast naprawdę, naprawdę kapitalny miód. Naprawdę warto się nad nim pochylić, jeśli tej nawłoci w okolicy mamy sporo. Kolejna lekcja za mną. Kolejne starcie z nawłocią już za rok. To tyle. Cześć.